Dzień dobry, witam cię gorąco w kolejnym odcinku. Po raz kolejny dzisiaj będziemy się zajmowali testowaniem funkcji zabezpieczeniowych, a konkretnie rzecz biorąc funkcją zabezpieczeniową, funkcją nadprądową o charakterystyce czasowo zależnej. Tylko tak króciutkim przypomnieniem, rozróżniamy charakterystyki czasowo niezależne oraz charakterystyki czasowo zależne i tym właśnie dzisiaj się będziemy zajmować. Rozróżniamy kilka podstawowych typów charakterystyk czasowo zależnych. Mogą być one definiowane przez różne standardy, standardy IEC bądź też IEEE. Kolejnym wariantem może być wprowadzanie kształtów charakterystyk definiowanych przez producenta, a więc możliwości jest tutaj naprawdę wiele. Przedstawiam tylko kilka wybranych dla zobrazowania, w jaki sposób takie charakterystyki mogą wyglądać. I teraz, w jaki sposób będziemy testować taką funkcję nadprądową? Zacznijmy od przedstawienia nastaw, a więc naszą nastawą jest próg pobudzenia prądowy o wartości 1,8 A, współczynnik czasowy równy 1 i wybrana charakterystyka to jest zgodnie z standardem IEC określona jako standard inverse, a więc normalnie zależna. Punkty testowe, w zależności od tego, w jaki dokument się zajrzy, należy sprawdzić, czy zabezpieczenie wykazuje działanie w momencie, kiedy nie powinno wykazać tego działania przy obranych punktach testowych oraz czy działa wtedy, kiedy powinno. Przy powiedzmy wybranych dwóch, trzech bądź też więcej punktach pomiarowych. Tutaj dla przykładu przyjęliśmy trzy punkty pomiarowe. Skupimy się na tej części, a więc dobierając wartość prądu testu jako 1,2 nastawy, dwukrotność nastawy oraz pięciokrotność nastawy. I dla tych dobranych parametrów testu musimy sprawdzić czas działania. Ten czas działania określa właśnie nam wybrany typ charakterystyki czasowo-prądowej. Jeżeli chodzi o konfigurację zestawu testowego, no to będziemy wykorzystywać sygnał wyjściowy prądowy w zakresie do 20 A, ponieważ tak jest nam wystarczający. Sygnał wyjściowy będzie to sygnał wyłącz zabezpieczenia, zdefiniowany jako sygnał binarny pasywny. Pomiar czasu będzie definiowany jako zmiana wyjścia oraz stop jako pojawienie się sygnału wysokiego od zabezpieczenia. Moduły testowe, jakie dzisiaj będziemy wykorzystywać, to jest moduł Quick, a więc ręczne sprawdzenie tej funkcji zabezpieczeniowej. Podpinamy się do jednej z wybranych faz i jeżeli chodzi o wyjście prądowe, sygnał zwrotny jest to, raz jeszcze powtórzę, sygnał wyłącz od zabezpieczenia. Będziemy sprawdzać z wykorzystaniem funkcji Quick wartość zadziałania, a więc będziemy mierzyli z wykorzystaniem opcji krokowej, czyli pomiar czasu zadziałania. Ustawiając konkretne punkty pomiarowe dla charakterystyki, chcemy sprawdzić, w jaki sposób i chcemy zmierzyć, przepraszam, jaki jest czas działania dla konkretnego punktu testowego na charakterystyce. Więc przejdźmy teraz do części praktycznej. Podpinamy nasz zestaw testowy, a więc wejście prądowe. Oraz sygnał wyłącz od zabezpieczenia. W zasadzie to moglibyśmy już rozpoczynać testy, ale przyjąłem zawsze, żeby fajnie sobie wszystko uprościć, uporządkować, a więc definiujemy to, co potrzebujemy. Jedziemy po kolei. Wyjście prądowe jako sygnał AC o zakresie do 20 A. Wyjście napięciowe jest nam niepotrzebne, więc je w tym momencie możemy wyłączyć. Możemy to zrobić, nie musimy. Sygnał binarny pierwszy od zabezpieczenia jest analizowany jako sygnał pasywny. Wejście drugie jest niewykorzystywane, więc możemy je wyłączyć. Pomiar czasu definiujemy jako zmiana wyjścia i sygnałem stop jest pojawienie się sygnału wysokiego na wejściu binarnym pierwszym, czyli sygnał wyłącz.
To jest wszystko, jeżeli chodzi o zdefiniowanie wejść i wyjść z naszego testera. No i teraz musimy dobrać punkt testowy. Jak Państwo pamiętacie, pierwszy punkt testowy będzie 2,16 A jako 1,2 nastawy. OK. I teraz moim momentem stopowania generowania prądu jest pojawienie się sygnału wysokiego na wejściu binarnym pierwszym. No więc możemy już rozpocząć pomiar. Czekamy na zadziałanie naszego zabezpieczenia. Ja Państwu podpowiem, że spodziewany czas zadziałania jest to około 38 sekund dla tego punktu pomiarowego, a za chwileczkę będziemy sobie omawiać bardziej szczegółowo wyniki pomiarów. Więc niebawem powinno dojść do zadziałania zabezpieczenia. OK. Zmierzony czas zadziałania to jest 40 sekund. Od zabezpieczenia widzimy, że zadziałał człon przeciążeniowy zależny. No i teraz kontynuujemy nasze pomiary, zmieniając punkt testowy. Teraz wartość prądu 3,6 A jako dwukrotność nastawy. Dla tego punktu pomiarowego spodziewany czas zadziałania jest 10 sekund. Dobrze, jesteśmy w tych okolicach i kolejny, ostatni punkt pomiarowy, jaki sobie dzisiaj zbadamy, to jest pięciokrotność nastawy, a więc 9 A w naszym przypadku. I tutaj 4 sekundy spodziewany czas zadziałania. Dobrze, więc teraz przeanalizujmy sobie te wyniki, które otrzymaliśmy. I w tym celu powinniście teraz Państwo widzieć przygotowany arkusz Excela, w którym możemy sobie wybrać charakterystykę prądową, jaką akurat testowaliśmy. Tutaj mamy zaznaczone teraz IEC Very Inverse, czy też Extremely Inverse. W naszym przypadku jest to IEC Standard Inverse, a więc taką też wybieram. Nastawy już zostały przeze mnie wcześniej wprowadzone. No i teraz tabelarycznie musimy wprowadzić wyniki pomiarów. Więc wracamy do pierwszego punktu pomiarowego. Dla prądu testu 2,16 A, czyli 1,2 nastawy, 40,2006. Odchyłka 4,9%. My mamy dopuszczalną tolerancję wstawioną jako 5%. Kolejny punkt pomiarowy jest to 10,1402. Również mieścimy się w zakresie dopuszczalnej tolerancji. I ostatni punkt, jaki zmierzyliśmy, to jest 9-krotność nastawy 4,3162. I również jesteśmy w granicach tolerancji. Więc zmierzone zabezpieczenie, funkcja zabezpieczeniowa działa zgodnie z naszymi oczekiwaniami. No i teraz, drodzy Państwo, co nam zostało? Wrócić do naszej prezentacji i podziękować serdecznie za Państwa uwagę. No i zapraszam do kolejnego odcinka, w którym będziemy testowali kolejne funkcje zabezpieczeniowe. Do zobaczenia.